oto jest. Na katowicki dworzec wjechał punktualnie o 13:52. Wzbudził zachwyt, pożądanie, momentami zazdrość. W luksusach by się chciało. No niestety w luksusach. A teraz jak jest? Na razie jest dobrze. No, a będzie lepiej. I właśnie to jest to lepiej. 74 metry długości, najnowocześniejsza technologia, jednym słowem, cacko. No można jednym paluszkiem sterować, prawda? Bardzo delikatnie. Jako pierwszy flirt poprowadził Jan Blacha, maszynista z ponad 20-letnim stażem na starych, wysłużonych składach. Pomieszczenie klimatyzowane i kabiny, przedziały dla pasażerów również, natomiast tam no, o czymś takim można było tylko pomarzyć. Flirt jednorazowo zabierze 500 pasażerów. W pociągu jest 212 miejsc siedzących i 284 stojące. Skład może się rozpędzić do 120 km na godzinę, ale gdy PKP uporają się z remontem torowisk, pojedzie nawet 160 na godzinę. Pojazd jest bardzo cichy, klimatyzacja w ogóle nie jest niesłyszalna, jest, wobec tego pociąg jest bardzo komfortowy. Nic dziwnego, że dla flirtu można stracić głowę. I równie szybko ją odzyskać, bo gdy notable fetowali zakup dwóch nowych składów, kilkaset innych średnio 30-letnich jeździło po śląskich torach. A tu ani cichego podwozia, ani bezszelestnej klimatyzacji, za to inne, wątpliwe atrakcje. To stanie w ubikacji, ta chwiejność cała i podłogi zasikane, to jest tragedia. Niestety, mamy tutaj chyba trzeci świat, jeśli chodzi o komfort i o jakieś bezpieczeństwo podróży. I nic nie wskazuje, by trzeci świat szybko się skończył, bo choć do końca roku po torach będą jeździć 4 takie pociągi, to na kolejnych 8 będzie trzeba poczekać, co gorsza, nie wiadomo jak długo. To jest kwestia jeszcze przetargu, czyli czasu przetargu, wyboru firmy. Trudno jest bardzo jasno określić. Ale nawet jeśli zgodnie z planami kolejne składy uda się zakupić do końca 2011 roku, to na tory województwa śląskiego wyjedzie jedynie 12 super nowoczesnych pociągów. By coś zmienić, potrzeba ich znacznie więcej. Trasy podmiejskie obsługuje teraz prawie 200 tradycyjnych składów. Droga do nowoczesności więc daleka, mało komfortowa, a i sami kolejarze zdają się powątpiewać w jej sens. Na elektronice jest więcej uzależnień od tego i no, więcej usterek jest. A tu no, jak jest dobrze naprawione, to się jakoś jeździ. I tak jakoś się jeździ i maszynistom, i pasażerom. I dobrze, że od jutra chociaż na chwilę ze smutnej rzeczywistości będzie się można przenieść w XXI wiek. Maciej Leśnik, Silesia Informacje.